Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porównamy sobie dwa telefoniki. Jest to Samsung Galaxy S22 Ultra. Jest to wersja 12 GB RAM, 512 GB na dane oraz iPhone 13 Pro Max wersja 6x128. No tutaj nie ma innej możliwości, jeśli chodzi o iPhone'a, pamięci, że tak powiem, RAM dostępnej podręcznej, tak? No chciałbym, żeby ten test wyglądał mniej więcej tak, że słuchajcie, będziemy sobie po kolei odpalać aplikację, zobaczymy, który z tych telefonów jest szybszy. Kiedyś też taki test robiłem, jeśli chodzi o iPhone'a 13 Pro Maxa i S21 Ultra i wtedy no, wydawało mi się, że lepiej działał ten S21 Ultra dla mnie. Ja z tym telefonem zostałem. Do tego iOS-a jakoś się nie mogę przekonać, ale sprawdzimy, jak sobie poradzi S22 Ultra. I słuchajcie, żeby było wszystko, że tak powiem, po ludzku. O, zobaczymy. Nie ma. Dobra. Weźmiemy sobie i zrestartujemy urządzenia. Wyłączymy je. Wyłączenie zasilania. OK. I tutaj też to zrobimy. Nie używaj Siri. I wyłączymy, tak? Dobra, ok. Dobra. I teraz po prostu ponownie sobie uruchomimy te sprzęty. Chciałbym to zrobić tak, żeby było jedno w jednym czasie. Zaraz jakoś to spróbujemy zrobić. Dało mi się uruchomić jednocześnie. Niestety musiałem kamerę na chwilę odłożyć. No, brakuje trzeciej ręki, a tutaj nie mam niestety jakiegoś statywu. No ale zobaczmy. Proszę bardzo, iPhone już jest gotowy do działania. Zobaczcie. Czyli można powiedzieć, że zaraz sobie tutaj włączymy. Momento. Można powiedzieć, że po prostu jakby szybciej nam zadziałał tutaj iPhone, tak? No i dobrze, słuchajcie, iPhone się pierwszy włączył. Teraz przeszlibyśmy do odpalania poszczególnych aplikacji. Bixby, brak ostatnio używanych, tutaj też nie ma, także lecimy. Zacznijmy od Spotify. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj mamy deklasację, jeśli chodzi o iPhone. No tutaj przewaga dosyć potężna. Aplikacja, no tutaj podejrzewam, że było bardzo podobnie z lekkim wskazaniem na S22 Ultra. Gmail. S22 Ultra, słuchajcie. Netflix. S22 Ultra. Tam na iPhone'ie było dłuższe, można powiedzieć, taka animacja. Zalando. Bardzo podobnie. Kalendarz. No to samo, bo to nie jest wymagająca jakaś aplikacja. Słuchajcie, teraz mapy Google'a. Tu mamy false starcik jeszcze raz. Mapy Google'a. Lecimy. No, jak widzicie, bardzo też podobnie. Teraz może weźmiemy sobie po kolei, żeby się tutaj nie zgubić. WhatsApp. No jak widzicie, tutaj mam akurat zalogowanego WhatsAppa. Tutaj już niestety nie, ale tak to wygląda. Teraz proszę Państwa, weźmiemy sobie Oto Moto. No tutaj iPhone wyraźnie szybciej się załączył. Kalkulator. Ok. Instagram. S22 Ultra. Dużo szybciej. Lecimy dalej. Weźmiemy InPost. No bardzo podobnie, powiem szczerze. TikToka. 3, 2, 1.
Bardzo podobnie też tutaj bez problemu notatki. To podejrzewam, że tutaj będzie to samo. Mamy teraz post, był Instagram, był Flashcore. Podobnie. Proszę Państwa, aplikacja Snapchat. No troszkę dłużej na iPhone, ale tutaj mamy zalogowaną, tak? Zalogowaną mamy tą aplikację. Dobra, teraz może weźmiemy sobie, słuchajcie, Google Chrome. Zobaczmy sobie 3, 2, 1. O. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Możemy sobie jeszcze odpalić. Szybciej widocznie tutaj się ładuje, jak zauważyliście na iPhone'ie. Jeszcze raz. No teraz bardzo podobnie, ale jakoś tak wydaje mi się, że szybciej startuje mimo wszystko iPhone. iPhone. Bardzo podobnie. Słuchajcie. Aplikacja tutaj mamy. Momencik, znajdziemy sobie TikToka. Już mieliśmy. No i YouTube. No tutaj iPhone'ik coś tam nam. Witam serdecznie. Chciałbym się publicznie zwrócić do Michała Matczaka. No i tak to wygląda, słuchajcie, pokrótce. Wszystkie aplikacje prawie odpaliśmy. Jeszcze Garmin nam został. Ok, no tutaj mamy zalogowane, więc to się trochę dłużej logowało. No i tak to wygląda pokrótce, słuchajcie. Możemy sobie jeszcze zainstalować jakąś aplikację. Zobaczymy, który z tych telefonów naprawdę... Może pyszne.pl, słuchajcie. Pyszne. To jest taka podstawowa aplikacja. No i co? Pobierz. No właśnie. I tu też pobierz. Tylko tak, musimy tutaj dwukrotnie... Dwukrotnie trzeba. Instaluj. Instaluj, instaluj. Zobaczymy sobie, czy to jeden. Ajajaj. No tutaj nam nie wyjdzie, bo muszę to zrobić tak, żeby. No nie da rady. Akurat inne, można powiedzieć, troszeczkę działanie systemu, ale zobaczymy sobie, otworzymy. No i co? Tutaj szybciej wystartował iPhone, tak? Szybciej wystartował iPhone. No dobrze, pierwsza część jakby odpalania tych poszczególnych aplikacji, to możemy sobie jeszcze Safari zobaczyć, czyli przeglądarka Samsungowa oraz iOSowa. Co tu będzie szybciej? Weźmiemy sobie Onet, może też. Tak, już. No i co, jeszcze raz sobie odpalimy może tym razem COVID. No tutaj powiem szczerze, że dużo szybciej to wyglądało. Dużo szybciej tutaj wyglądało to na iPhone'ie, tak? No dobra, no słuchajcie, no to tak to wygląda. Teraz możemy sobie przejść do trzymania aplikacji w pamięci. Który z tych telefonów poradzi sobie lepiej? Spotify. Słuchajcie, tutaj bez problemu. Widzieliśmy przeładowanie na Samsungu. Znowu bez problemu. iOS. Jak widzicie, radzi sobie nad wyraz prawidłowo. Gmail. Znowu bez przeładowania. Na Samsungu było przeładowanie. No i tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, Netflix. Ta sama historia. Ta sama historia, słuchajcie. iPhone tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, że on trzyma te aplikacje, kurczę, w pamięci bardzo, bardzo długo i no, można powiedzieć, że tam nie jest potrzebne jakiekolwiek przeładowanie. O. Natomiast na Samsungu widzicie, jak to wygląda, tak?
Nie jest to takie super oczywiste. No, znowu to samo. Tutaj trzymamy wszystko. A na Samsungu niestety nie udało nam się. WhatsApp. No to tutaj to akurat nie jest zalogowany, więc na Samsungu nie byłoby to problemem. Oto moto. No tutaj podejrzewam, że będzie też to samo. Przeładowanie. Brak przeładowania. Także no widzicie, jak to jeszcze sobie weźmiemy. Może Instagram. Proszę bardzo, wszystko jest trzymane, tak? Naprawdę, jeśli chodzi o responsywność trzymania aplikacji w pamięci RAM, no to tu jest po prostu na iPhone'ie jakiś kosmos. Jest naprawdę świetnie zoptymalizowany ten system. Przeładowanie, a in pościg tutaj bez problemu, tak? Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Jakoś bardziej wymagająco, może tego flashcora. Flashcore. Gdzie ty tu jesteś? Tu jesteś. Dobra. No i co? Trzymamy. Lekkie przeładowanie. No tak to wygląda. Jeszcze zobaczymy sobie przeglądarkę Chroma. Proszę bardzo. I to samo, tak? Tutaj mieliśmy przeładowanie, tutaj bez problemu nam się wszystko odpaliło. Na jednym, na drugim bardzo płynnie się wszystko przewija. No i co, słuchajcie, no tak to wygląda pokrótce. Jeśli chodzi o trzymanie tych aplikacji, jeszcze możemy sobie odpalić tutaj sklep Google i App Store, bo jeszcze YouTube, o. Proszę bardzo, tutaj też trzyma w zasadzie, ale no mówię, no na S22 Ultra cały czas są przeładowania, tak? Przeładowania, nie wiadomo z czym to jest związane. No tutaj akurat wszystko chodzi. No i tak to słuchajcie, pokrótce wygląda, no. Dla mnie można powiedzieć, że no iPhone jednak bardzo szybko odpala te aplikacje. Lepiej system jakby trzyma w pamięci te aplikacje, lepiej się operuje tymi aplikacjami, no jest to wygodniejsze, tak? Natomiast no jest to system zamknięty, dużo takich funkcji, których na przykład ja potrzebuję, ja używam, no brakuje mi na iOS-ie. Dlatego też no cały czas jestem z tymi Samsungami, ale powiem szczerze, że jestem zaskoczony pozytywnie, naprawdę jak to wychodzi w bezpośrednim porównaniu. No widzicie sami, 6 GB RAM, 12 GB RAM, a jakie są różnice w trzymaniu tych aplikacji. Na Samsungu za każdym razem praktycznie przeładowania, tutaj takiej sytuacji nie mieliśmy. No i słuchajcie, najlepsze co może być w iPhone'ie według mnie na ten moment jest bateria w tym Pro Maxie. No to jest po prostu coś niesamowitego. 8 godzin na ekranie SOT, tak? Przy moim takim użytkowaniu, gdzie Samsung to jest maksymalnie około 5-6, no tak to u mnie przynajmniej wygląda. 4-6, a tak bym to określił, a tutaj takie 7-8, czyli te 2-3 godziny mamy dodatku i naprawdę ta bateria trzyma, ona nie schodzi tak przez noc, tak jak w trybie czuwania, tylko naprawdę trzyma fajnie. No słuchajcie, no takie są pokrótce moje spostrzeżenia na temat tych dwóch telefonów odnośnie szybkości trzymania aplikacji w pamięci. Piszcie w komentarzach, co tam chcecie ewentualnie wiedzieć najwyżej odpowiemy, dopowiemy, co tam potrzeba. Na ten moment dzięki Wam serdeczne, pozdrawiam i do usłyszenia.